byta.pl. Jest 11 listopada 2011 roku. Znajdujemy się w centrum Warszawy, gdzie 1500-1900 organizacji zapowiedziało swój udział w dzisiejszych obchodach Święta Niepodległości. Są tu wszyscy. Nacjonaliści, komuniści, onaniści, wszyscy młodzi, wszyscy źli. Postaramy się dowiedzieć, jakie motywacje sprowadzają te organizacje. Najpierw szybkie pytanko dla portalu byta.pl. Czy zamierza pan bić policjantów w tym roku? Dziękuję. Ja jestem zajęty. Widzę, że troszeczkę się stonowali z tymi pytaniami. Do tej pory wasze pytania były bardziej głupie, a teraz już są bardziej kulturalne. Dziękuję bardzo. A czy jest pan zadowolony z rozmiarów i kształtów swojej pytki? Pytanko, jakie pobudki sprowadzają panów tutaj dzisiaj na tę demonstrację? Piwa chcieliśmy się napić tutaj, proszę pana. No. A nie, w jaki sposób świętujesz? W jaki sposób świętuję? No to chyba widać. Czyli zawsze powtarzasz pytanie, jak ci zadam pytanie, to ty też powtarzasz to pytanie. Jak zadam dłuższe, to też powtórzysz? To się nazywa... Powtórzę? To się nazywa echolalia i niestety świadczy o idiotyzmie, ale po prostu stresuję się przed kamerą oczywiście. Czy nie boicie się, że dostaniecie wilka? Ale jesteś prowokatorem i co? A jestem prowokatorem. Kiepytanko, widzę, że jestem przedstawicielem grupy medycznej. Mm-hmm. Na czym polega pana działalność? Ma pan jakieś prochy? Chyba pan żartuje. No to jak będziesz ratował tych? Znaczy, mam gazę, mam opatrunki, także na tym to polega. Masz gazy? Gaziki. Malutkie gaziki. O. Jak się pani czuje jako poślina? Normalnie, no, jak człowiek. A jaki sprzęt? Gillette, Wilkinson, czy może Mach 3? O czym pan mówi? No do golenia, no. Ja się nie golę. Jak nie? No nie no. Jasne, dziękuję. A ty jaką masz taktykę na to na starcie? No chciałem, żeby było spokojnie. Jak będą bili, to będziesz leżał, uciekał? Nie wiem. Chyba siedział, nie boisz się, że dostaniesz wilka? Najbezpieczniej siedzieć. To siadaj, siadaj. Ja mamy tu świadka, pan nam opowie, co się przed chwilą stało. No uczestnicy tego pokojowego wiecu pobili dotkliwie przeciwnika, tak? No, który pewnie się deklarował z jakimiś narodowymi poglądami. Mają nawet śmigłowce, którymi dowożą Niemców. To miotacz dźwięku, proszę państwa, prawdziwy. Czy mamy jakieś malutkie szanse chociaż na puszczenie Slayera? Chyba nie bardzo, dzięki. Jak widać, marsz jeszcze nie ruszył, chociaż jest 15:10. Za to mamy regularną wojnę z policją. Widziałem na ulicy gaz, 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 gaz na ulicach, na ulicach. Panie Bubel, dzień dobry, ja jestem Mordechaj Blumstein z Kamienica TV. Ja się chciałem zapytać, gdzie pan będzie mieszkał? Ja? Tak, tak, pan. Mieszkam. Tak, no ale ta kamienica będzie moja. No to będzie problem. No właśnie. I ja, będzie problem. Ja jeżeli legalnie, to nie mam nic przeciwko temu, ale podejrzewam, że będzie nielegalnie. No właśnie, ale to naprawdę, ja chciałem panu znaleźć coś nowego. Co takiego? Jak to? No, jakąś na przykład ulicę? Ale pytam, jak się dzisiaj bawisz? Ja się nie bawię, przyszedłem, bo to jest Marsz Niepodległości, ale niestety zaszła jakaś pomyłka i niektórzy ludzie nie rozumieją, co to jest patriotyzm. Ja tu przyszedłem świętować to, że mój dziadek był w AK. I jak nie... widać, marszu raczej nie będzie. Wszystko zamieniło się w, jak mówiliśmy, wojnę z policją i na tym się chyba już skończy. Jak widać, niektórzy zamiast amunicji używali końskiego łajna. Naprawdę, tutaj widać, że pozostałości po bitwie na kupę. Dosyć przerażające. Wydaj się, pani! Pani! Jak widać, mimo starć z policją, marsz ruszył dalej. Jest ich na około paręnaście tysięcy, naprawdę w pytkę ich jest. No i zobaczymy, jak się sprawy potoczą dalej. Mamy tutaj jednego z organizatorów marszu. Czy jesteś zadowolony z przebiegu marszu? Jestem bardzo zadowolony z przebiegu marszu. Jest nas naprawdę parę dziesiąt tysięcy ludzi. Jest naprawdę bardzo ciężko zapanować nad tym tłumem, ponieważ tłum jest bardzo żywiołowy i mamy nadzieję, że dojdziemy godnie pod pomnik Mowskiego. Uczestnicy marszu zniszczyli wóz TVN Meteo. Teraz za karę przez miesiąc będzie brzydka pogoda. Będzie brzydka pogoda, mróz i śnieg. Yeah.
pośle, tam TVN organizuje grilla, czy ma pan zamiar się wybrać? A co ty z TVN? TVN to tam grillują obok. Nic mi nie wiadomo. Spać, chłopcze, idź spać. Marsz dotarł do pomnika Dmowskiego, więc chyba osiągnął sukces, nie został zatrzymany. Aczkolwiek miał trwać do 20, został rozwiązany już o pół do 6, prawdopodobnie ze względu na drobne incydenty, które mają tutaj miejsce. Wóz TVN został spalony, a my zostaliśmy oblani pianą.